kopę lat, Walter. W istocie, staruszko. Widzę, że masz nowego ucznia. Nadal siedzisz w tym nudnym biznesie sztuk walk? Tym samym, którym ty się kiedyś zajmowałaś. Świat się zmienia, ale ty oczywiście jesteś wciąż taki sam. Ach, dosyć tego. Ostatecznie ukończyłeś proces odnowy, a nie chcę zawieść swoich klientów. Walczmy zatem. Zobaczmy, jak dobrze go wyszkoliłeś, Walter. Yeah.
co ci przyszło do głowy, żeby współpracować z tym wiecznym wojownikiem? Byłam przekonana, że to dobra decyzja. Myślałam, że moja szkoła na tym skorzysta. Te kryształy mają wielką moc, Walterze. Tak, coś o tym wiemy. Zatem, Walterze, opowiedz mi o tym swoim uczniu. Sam mogę to zrobić. Jestem Kao. Szukam ojca i siostry. Oboje zaginęli, a ja jestem pewien, że ten cały wieczny mistrz ma z tym coś wspólnego. Nie tak dawno spotkałam jedną kangurkę. Ona też interesowała się kryształami. To na pewno Kaja! Spędziła tu trochę czasu. Równie bystra, co uparta. Nauczyła się nawet wędrówki duchów. Gdzie teraz jest? Powiedziałam jej, skąd pochodzą kryształy i tam się udała. Na Wyspę Wieczności. Założę się, że można tam znaleźć wiecznego wojownika. To prawda. Sama tam nie byłam, ale cóż, nie trzeba geniusza, żeby skojarzyć fakty. No dobrze, chodźmy, trenerze. Nie ma chwili do stracenia. Powodzenia, Walter. Może się jeszcze zobaczymy? Na razie, staruszko. To naprawdę imponujący gadżet. Wiedziałem, że ci się spodoba. Komu by się nie spodobał? Wskakuj, zobaczymy, dokąd nas zabierze ta ptaszyna. Może tym razem się nie zapali. Żartuję. Nieważne. Leć, ślicznotko. Leć! Mam nadzieję, że zapięliście pasy. Zaraz, czy ja zamontowałem pasy? Muszą gdzieś tu być! Niemożliwe! To samolot gadżeta! No cóż, biedny gadżet. Spoczywaj w pokoju. Nie, to jest ten samolot. Jego pierwszy samolot, który ukradła Kaja. Ona musi gdzieś tu być. Ale super! Kaja będzie mi zazdrościć tych wszystkich niesamowitych zdolności. Oczywiście. Z pewnością tak będzie.
dosyć poważny. Wystarczy obejrzeć to, co zostało z samolotu. A, nie znasz Kai. Jest zdecydowanie zbyt ładna, żeby poddać się tak łatwo jak ten samolot. Na pewno żyje i ma się dobrze. Skoro tak mówisz... Muszę się pospieszyć, ona musi być w pobliżu. Przyjemne te ptaki.
Thank you.
ostatecznie nie jest tak źle, jak jesteśmy w tylko dwie. A ten stary ogień się nie pokazuje. Muszę się pospieszyć. Thank you.
się dzieje? Ale za tobą tęskniłam. Ja... A czy my się znamy? Chyba bierzesz mnie za kogoś innego. Nie poznajesz mnie? Kaja! Dobra, dobra. Dosyć tego. Mam coś do zrobienia i musimy się pośpieszyć. Jesteś tu sam? Walti Gadget są ze mną. I jeszcze te rękawice. Mogę z nimi rozmawiać. To długa historia. O, no tak. Znam tę historię. Te rękawice na twoich rękach to nie przypadek, Kao. Tylko z ich pomocą możesz zniszczyć wieczny świat. To wykluczone. Jesteśmy wiecznymi rękawicami i należymy do wiecznego świata. Absolutnie nie mamy zamiaru go niszczyć. Ale przecież już to robicie. Rozumiecie to, prawda? Oczyszczacie świat, zasysając wieczną moc. Czy tego chcecie, czy nie, przyniesiecie mu zgubę. Jeszcze zobaczymy. No cicho! Skąd to wszystko wiesz, siostra? To bardzo długa historia, a noszenie tego paskudnego kostiumu jest jej częścią. Ale teraz nie ma czasu na wyjaśnienia. Wiem, że tata jest gdzieś na tej upiornej wyspie. Pytanie tylko, gdzie? Dowiemy się. Masz jakiś plan? W grze w ubijanie króliczków nagrodą jest kryształowa runa. No cóż, dobra. Run nigdy za wiele. Zrobimy to po twojemu. Po mojemu to zawsze najlepszy sposób. Ach, miło znowu słyszeć, jak to mówisz.